Cześć, Joanna Hoj z tej strony, z kanału Okiem Matki. Ten film będzie o zabawkach Montessori. Powtórka, bo poprzedni film po słuchaniu nie nadawał się za bardzo, moje dziecko hałasowało. Może go zostawię tylko we vlogu. Czasami tak bywa. Słuchajcie, zabawki Montessori. Dlaczego tak, dlaczego nie? Bo to jest wspaniała inicjatywa. Maria Montessori naprawdę wspaniały wkład włożyła w ogóle w edukację, tak, rozwój edukacji alternatywnej, jakby odnowa szkoły i tak dalej. Natomiast to jest jednak stara sprawa i uważam, że te zabawki Montessori też powinny być właściwie, czy cały ten ruch Montessori powinien być trochę odnowiony. Moje ale do tego jest takie, że uważam, że to właściwie nadaje się głównie jednak do grupy dzieci. Wtedy, kiedy robimy zajęcia dla grupy dzieci i faktycznie dobrze, żeby to dzieci same poznawały, odkrywały pewne rzeczy i miały w tym autonomię, same mogły znaleźć sobie odpowiedź. Dobre jest to w przedszkolach, szkołach, ok, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast niekoniecznie to pasuje, uważam, do edukacji domowej. Jeżeli ktoś chce jakby po prostu cały zestaw tych zabawek, całą wyprawkę Montessori kupić dziecku do domu, bo będzie teraz uczył go jakby w edukacji domowej. Uważam, że to po prostu jest w dużej mierze niepotrzebne, bo dziecko w edukacji domowej w dużej mierze uczy się dużo, po prostu bardzo dużo z nami, zwyczajnie uczestniczyć w życiu z nami. Zakupy, gotowanie, sprzątanie, czy nawet ono po prostu więcej się uczy z życia, kiedy odpowiadamy mu na pytania i z innych zabawek. Czyli druga kwestia jest też taka, bo pierwsza to, że właśnie to jest raczej dla grupy dzieci, nie dla dużej grupy dzieci, nie dla edukacji domowej i dla naszych kilku dzieci. Druga rzecz jest taka, że te zabawki są naprawdę dosyć drogie. Jeżeli chcemy kupić, one są oczywiście dobrze wykonane i tak dalej, ale one są naprawdę drogie. I właśnie, drugie pytanie, czy nie ma alternatywy dla tego, dla takich zabawek? No moim zdaniem jest. Zwłaszcza jeżeli macie taką sytuację jak ja, że na przykład macie kilkoro dzieci, albo po prostu mieliście sporo zabawek, nie wiem, od rodziny. Ja na przykład dużo kupiłam, bo uczyłam dzieci bardzo długo przed narodzeniem moich dzieci. Więc w tym momencie po prostu ja mam całe dwie szafy zabawek i ja się właściwie ich powoli pozbywam, w miarę jak zmienia się też to, jak ja uczę i kogo ja uczę. Część zabawek zachowałam, ale po prostu tak przeglądając to, czego uczy metoda Montessori i tak dalej, to ja stwierdziłam, że ja po prostu większość tych rzeczy mam w innych jakby zabawkach, które też mogą to dać dziecku, też mogą go tego nauczyć. Natomiast być może będą miały jeszcze jeden atut i to jest trzeci aspekt jakby na nie, tak, Montessori, znaczy jakby ale takie, które mam do Montessori, to to, że te zabawki Montessori stricte, tak, są bardzo ograniczające. Właściwie jest tylko, można powiedzieć, że jest jedna, jeden do jeden, jakby jedna odpowiedź na dane pytanie, tak, na jedno rozwiązanie do danej łamigłówki. No i teraz ja, czasami to dobrze, czasami to źle. Uważam, że jakby na początku to może to dobrze, ale summa summarum, dziecko powinno mieć większość zabawek czy pomocy edukacyjnych, które otwierają je na większą kreatywność. Im starsze dziecko, tym więcej. Tak? I powinniśmy tak podchodzić do tego wszystkiego. Ja może zostawię ten drugi film, bo w tym filmie pokazałam, że moje dziecko się bawi różnymi tutaj rzeczami, które ja wyjęłam, w zupełnie niekonwencjonalny sposób, bo one być może nie są na jego wiek, ale też pokazuje to, że dziecko jest kreatywne i taka stricte pomoc Montessori mogłaby zwyczajnie go ograniczać. I nie fajnie byłoby, gdyby dziecko miało tylko takie zabawki edukacyjne. Dobrze, ale to tyle. To są te trzy aspekty, które ja widzę. Powiem jeszcze na koniec, powtórzę. Natomiast teraz pokażę, co ja mam, co nazywam pomocami Montessori, a co właściwie nie jest jakby filmowane przez Montessori, ale to jest coś na kształt podobnego. Okej, zaczynając z brzegu, tak jak ułożyłam. Matma, tak, czyli takie kostki. Zwyczajnie można po prostu układać sobie różne równania. Albo uczyć się liczb. Matma jest też tu dalej.
czyli takie klasyczne cubes, tak, czyli takie sześciany, z których oczywiście można się uczyć dodawać, mnożyć kolory i tak dalej. Kwestia jakby też objętości. Są też takie rzeczy, zabawki właściwie, ale to też są takie małe sześcieniki. I ja to też nazywam matma, właśnie matma typu Montessori. Oprócz tego mam, tak jak już jesteśmy w tej matmie, to bierze jakby klasycznie jest, muszę zobaczyć, bo coś mi się... Okej. Wieża klasycznie jest w zabawkach Montessori, ale ja na przykład nie kupiłam tej wieży Montessori, był Montessori, tylko mam takie coś, co dostałam i to jest dla mnie ma więcej jakby atutów, znaczy więcej ma atutów, ponieważ to nie tylko można ułożyć wieżę w specyficzny sposób, ale też na przykład są tutaj w siedmiu językach nazwy liczby. I oczywiście jest w różnych kolorach i są też różne zwierzątka, więc myślę, że to po prostu jest dla mnie wielofunkcyjna zabawka. A ja wolę wielofunkcyjne zabawki. Matma to jest jeszcze to, czyli bryły. I moje dziecko w tamtym filmie się właśnie bryłami bawiło w taki sposób, jak ono chciało. Można do tego nalewać kolorowe wody i tak dalej, można sprawdzać objętość, bawić się. To by była matma. Ale jakby z takich logiczno-matematycznych jest też oczywiście to. Lubimy tę serię. I dla mnie to też jest jakby edukacyjna zabawka typu, ja to nazywam Montessori, tak? Czyli ile myszek się znajdzie w danym serze. Idziemy po kolei i to jest samo sprawdzające się, bo jak gdyby wiemy, co mamy ułożyć, tak? Tylko trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Więc jakby to jest autonomia, samodzielne. To też jest coś, co może być rozgrywane, można się bawić w grupie, ale to też można samodzielnie się uczyć, tak? W jaki sposób wyrażamy emocje. Okej? Tak. I jak przeglądałam pomocą Montessori, to taki zestaw emocji też tam był. Mamy pentomino, czyli logiczny układ, tak jak ułożyć dany zestaw figur. Mamy obrazki i litery, z których można układać wyrazy. I to też jest dosyć kreatywne, tak? Można ułożyć cokolwiek, można niekoniecznie do obrazka. Mamy takie lotto, dom, pomieszczenia i przedmioty. Sporo rzeczy, których ja nie polecam kupowania, ale jeżeli dzieci mają wkręt typu na Scooby-Doo albo coś tam, to się kupuje na przykład puzzle. Ja kupiłam tych puzzli chyba też z 5 rodzajów, ale potem się ich pozbyłam, bo one niczego więcej nie uczą, tak? Po ułożeniu raz właściwie, no, jeszcze raz układać, no można, czasami dzieci tak robią. Ale jakby z puzzli ja zostawiłam tylko takie rzeczy, które uczą. Mamy na przykład rodzinki. I to nie jest Montessori. Podejrzewam, że w wersji Montessori byłoby to drewniane, ale to jest po prostu mega tańsze. I też pokazuje jakby różne członków rodziny, różne zwierzątka i można uczyć języka obcego. Mam też mapę świata z zwierzątkami, które można układać w odpowiednich miejscach, tam gdzie one mieszkają na kuli ziemskiej. IKEA czasami robi coś, co podchodzi pod Montessori, tak? Mamy to z IKEA. Tym dziecko bardzo się lubi bawić. Drewniano-plastikowa zabawka, wiadomo. Poczekaj, kochanie, za jak skończę, to do ciebie przyjdę. Mamy misie, też typ taki Montessori, gdzie nie tylko można uczyć się części ciała i ubrań, ale też na przykład uczuć, tak? To są misie wesołe, są misie smutne. Mam kilka rzeczy, których się nie pozbyłam, czyli na przykład takie zwykłe gry, mała myszka. Ale to są przeciwieństwa, do których ja dopisałam też karteczki z nazwami po angielsku. I to jest bardzo sensowne, tak, do nauki. Też dzieci same mogą w to grać. Nawet same, w sensie samo ze sobą. Samo sprawdzające się, ponieważ ten sam kolor, tak, do tej samej pary. Oczywiście zegar, jak najbardziej. Jakiś zegar się przydaje. To jest też typ Montessori nauka, zwłaszcza taki z wkładanymi cyferkami. Ale może być też taki. Ja mam akurat dwa. Mamy
co? Mamy na przykład takie coś, co też nie jest Montessori, ale jest tutaj zabawką edukacyjną, którą ja kupiłam, bo w Montessori czegoś takiego właściwie nie znalazłam. Może bym kupiła. Plastikowa rzecz. To jest... Jezu, jak to się nazywa? Domino. Tak? Domino. Domino zegarowe. Tak? Zapis elektroniczny i zapis klasyczny. I to nie jest takie łatwe, to jest dosyć trudne do grania. Mam też to, tak? Aha, i to też jest 1:1, tak? Konkretna odpowiedź do konkretnej, musi się wszystko zgadzać. Dosyć trudne dla dzieci. Ale mam też taką zabawkę, która jest niby Montessori, bo, znaczy w sensie edukacyjna, samosprawdzająca się, to co ja nazywam Montessori, ale jakby można się wygłupiać, tak? Czyli jest pole do kreatywności. Dzieci oczywiście układają takie głupoty jak to i się śmieją, ha. Ale dopóki one powiedzą na przykład, że to jest, nie wiem, to akurat używam do angielskiego farmer, doktor, no to jest okej. Okay. A czasami mówią rolniko, doktor i też jest śmiesznie, ale wiedzą co to jest. Klasyczne takie 1:1, świnka pasuje tylko tutaj, ale mamy coś takiego, mamy rodzaje samochodu, mamy różne rodzaje owoców. To jest jeszcze z takich zabawek edukacyjnych, klasyczne zwierzątka. W Montessori byłyby do tego jeszcze takie karteczki z rysunkiem tego zwierzątka i nazwą. Ja tego nie mam. Bo tak jak powiedziałam, to nie jest grupa, ja tutaj jestem, ja zawsze mogę dać odpowiedź, poza tym za każdym razem daję trochę inną odpowiedź, tak? Czasami to jest krowa, czasami to jest kał, tak? A czasami to jest wasz. Więc jakby właśnie, więc te obrazki też były takie, były tylko 1:1, a tutaj mamy większe pole do popisu. Tak? Zwierzątka mamy. Oczywiście czasami bawimy się, no w różny sposób można się zwierzątkami bawić, to wiadomo. Oczywiście klasyczne klocki, które nie są Montessori, są zwyczajne klocki, które Oliwier dostał w przedszkolu, z których można ugłoszyć co się zamarzy. Czy pokazaliśmy już wszystko? Właściwie tak. Aha, jeszcze mamy takie to, co jest właściwie... Olisiu, cicho, bo jesteś blisko kamery i znowu będzie za bardzo Ciebie słychać. 1:1, czyli też zabawka, autonomia jak gdyby ważna jest i samosprawdzające się, bo tu jest po angielsku obrazek, a tu jest po polsku. Także takie coś, aczkolwiek to... No właśnie, to jest jakby też po pewnym czasie to dzieciom się nudzi, tak? Bo z tym się za bardzo nie ma, nie da grać nijak, no i jednak jest podpis i obrazek, dużo lepsze karty są takie, gdzie po jednej stronie jest napis, a po drugiej, nawet w kilku językach, a po drugiej jest obrazek. Albo w ogóle po jednej stronie jest czyste i wtedy można grać na przykład memory, jeżeli są podwójne. To. No i słuchajcie, jeszcze oprócz tego są opowiadania. Kartki takie, tego typu. Olisiu, ciszej. Skoro przyszedłeś, to bądź ciszej. One mogą być 1:1. W sensie one mogą być tak, że jest jedna konkretna odpowiedź, jedna konkretna historia w danej kolejności. Oli, ciszu, cichutko, już kończę. Wtedy są tutaj odpowiednie figury, ale można ułożyć cokolwiek. Tak, można nie patrzeć na to, można ułożyć cokolwiek. I my tak zwykle robimy. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o zabawki Montessori. I ja powtórzę, że tak. Moim zdaniem to nie jest takie do końca do edukacji domowej, a na pewno już nie, żeby kupować wszystko i w ten sposób uczyć. Chyba, że to jest dla grupy, tak? Wasze dzieci idą gdzieś tam do grupy, to myślę, że w grupach to się bardziej sprawdza. No i uważam, że one jednak są nadal drogie, a tych zabawek na rynku jednak trochę jest. Wiele rzeczy można zrobić samemu, a inne po prostu można kupić jakby coś innego, podobnego, co będzie podobne miał walor edukacyjny, ale będzie tańsze. No i trzecia rzecz taka, że jednak Montessori to jest stara metoda, to naprawdę jest stara szkoła i uważam, że teraz dzieciom, nie mogą mieć dzieci tylko takich zabawek i nie można im mówić, że tylko to jest jedyna odpowiedź na twoje zadanie, tak? Pytanie. Bo odpowiedzi tak naprawdę w życiu jest wiele. A zabawki Montessori często to ograniczają. I tyle słuchajcie ode mnie. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna. Bye.